Wiesz, jak czytam dzisiaj rozmowę w Rzeczpospolitej z panią premier i widzę, jak ona na pytanie, czy 6 września w referendum zagłosuje pani za jednomandatowymi okręgami wyborczymi w wyborach do Sejmu. Pani premier odpowiada, oczywiście, oczywiście. Jak następne pytanie, i przeciwko finansowaniu partii politycznych z budżetu, i pani premier odpowiada, tak, JOW i zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa to postulaty PO. To myślę sobie, Platforma wraca do swojego najgorszego elementu, momentu w historii, kiedy uważałem, że jest najpoważniejszym zagrożeniem dla demokracji w Polsce. Jeszcze nie, wydaje mi się, że jeszcze nie wróciła, ale jest na drodze. Bo gdyby te zmiany konstytucyjne przeszły, to mi się wydaje, że to jest katastrofa systemowa. Ja też tak uważam, że to byłaby katastrofa. To znaczy, to jest takie zachowanie... Ile uwagi pani premier poświęciła na podjęcie tej decyzji? Znaczy, moim zdaniem ona się czuje zobowiązana tak mówić, ponieważ... Tak mówi prezydent, jest to w programie Platformy Obywatelskiej, plus jest być może w tym kalkulacja, że wyjmie się argumenty Kukizowi. Odbierze mu się ten wdzięk, prawda? A poza tym nikt nie wie, że to wyjdzie w życie, więc może to spokojnie poprzeć. A właśnie, a na końcu jest to, że to nie ma szansy realnej, w związku z tym można tak powiedzieć i odwołać się do idei. I ty masz rację, to jest odwołanie się do tego okresu 2005 roku, tak właśnie, kiedy ta czwarta RP instalowała się, przynajmniej jako fantom na razie, instalowała się przy pomocy dwóch partii, prawda? Platforma Obywatelska była bardzo aktywna w instalowaniu tego fantomu. Więc to jest powrót do tamtej idei, czyli jakby do źródeł, to jest to, co Kiej Schetyna wiele razy mówił. Wróćmy do źródeł. No nie daj Boże. Minęło ileś lat i najwyższy czas... Ale on mówił o 2001, a nie tak 2005. Tak jest. Ja wiem, on to mówił przeciwko Donaldowi Tuskowi, który odszedł od tamtego, że tak powiem, założenia. Niemniej teraz to wszystko jest takie zamazane i to nie jest szlachetne wracanie pani do pewnych idei. Słuchajcie, pani premier mówi o obniżeniu podatków osobistych jednocześnie, które w Polsce należą, należą do najniższych w Europie. Przy tym stanie budżetu i przy tym stanie, przy tej słabości redystrybucji w polskim systemie, która jest jednym z największych problemów gospodarczych też, tak? No, o co chodzi? Co to jest za zlepka? Ja się tylko dziwię, dlaczego PiS nie jest za JOW-ami. Bo tu teoretycznie wyobrażałbym sobie, że Platforma z PiS-em, idąc, spełniając postulat Kukiza, mogłyby stworzyć absolutnie realny duopol w polskiej polityce. Nie, tylko dla mnie są absurdalne te oczekiwania. Te pisowską pozycję rozumiem dość dobrze. Powrotu do źródeł. No, jak można wracać do sytuacji sprzed lat 15, kiedy świat się zmienił, kraj się zmienił, zmieniło się niemal wszystko. To byłby powrót do, nie wiem, do sfery bajek czy baśni. Tego nie da się powtórzyć. Polska jest chyba jedynym krajem, gdzie poważni politycy ciągle mówią o czym, że trzeba do czegoś wrócić. O powrocie do źródeł. No jakie źródła? Inni jeszcze mówią o powrocie do idei Solidarności do z 80 roku. No, minęła epoka cała. A 15 lat, czyli od momentu, kiedy Platforma w ogóle zaistniała do tej chwili, to są dwie czy nawet trzy epoki. Nawet PiS nie mówi o powrocie do źródeł. No bo cóż by to było za źródło, ale ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo dobrze rozumiem ten opór PiS-u, bo PiS jednak ma wyraźnie elitarystyczną wizję rzeczywistości. A JOW-y to jest taka sytuacja, w której PiS, myślę, z powodu tego samego, dla którego Platforma, też z powodu niewiedzy, niekompetencji, obawia się, że prezes straciłby kontrolę nad partią. Prawda? A to jest, mi się wydaje, bardzo silne w PiS-ie przekonanie, że trzeba kontrolować społeczeństwo. Ja się zgadzam, to tak, bo jak prezes ma kontrolę nad listami wyborczymi, nad układanką, no to jakby w porządku. A tutaj nagle jakieś wojny szeryfów się zaczynają i nawet jeśli są, wszystkie ekspertyzy mówią, że PiS by na tym zarobił bardzo politycznie. No dziś ogromnie miałby wszystko. Ale prezes by się nie lubi takiego eksperymentu.